Siema widzowie, dzisiaj Scrap Mechanic bez Krystiana niestety, bo chłopak ma ostatnio mniej czasu, więc pomyślałem, że zrobię mu niespodziankę i sprogresujemy troszeczkę. Tylko problem jest to, że pajac zabrał wszystkie narzędzia i ja muszę zrobić je od nowa. Czy ja będę płynął tym? O tak, jestem wilkiem morskim. W ogóle zrobiliśmy sobie w międzyczasie purfi, żebyśmy mieli wodę. No i spoko, mamy wodę pitną. Ty, to oddaje wiaderko jednak. O, a ja myślałem, że to nie oddaje wiaderka. Plan jest w ogóle dosyć prosty, słuchajcie, czyli musimy zrobić radio, żebyśmy mogli zrobić żagle. Jak zrobimy żagle, to już będzie naprawdę cacy. Czy to jest rekin, który się zbugował? Tak, to jest zdecydowanie rekin, który płynie nam wpierdzielić statek. Hej, ty gnoju, ty śmierdzielu, out stąd, psik. Ej, halo, panie rekin! No dziad mi zniszczył dwie platformy. A, i to mi... Okej, dobra, fajnie, tak. No ej, nie robi się tak. Ile śmieci, a będą tu roboty? Tam widziałem, dobrze. Potrzebujemy metalu, ale wolałbym te żółte. Wiecie, tych farmerów. Czy ty zabiłeś krowę właśnie, a przynajmniej chciałeś zabić krowę? Ty ośmiorni, dwóch na jednego to banda frajera, wiecie o tym? Halo, krówko, żyjesz? Tak, żyjesz, dobrze. Ziemia, o tak, ziemia jest bardzo istotna. No i drewno, widzowie, pokczam. Dawajcie drewno całe, jakie tu jest. Halo, a tu mamy co? Mamy buraczki, milkshake'i, o tak, milkshake'i są pog. Znów to, super. A tutaj coś jest, halo, marcheweczki. Dobrze, i tu chyba ziemniaki były. Woda, pomidorki, o tak, też super. Widzowie, ważna informacja, na Kinguinie wystartował nowy konkurs. Masz 16 dni, aby odbierać zgłoszenia, więc wbijaj link w opisie. No i powodzenia, 250 zł czeka na ciebie. A no i z kodem HDSiak masz 5% zniżki, pamiętaj. Per, to jest jakaś antena, ale co najważniejsze, co to jest? Raft floor, tak. A nie, czekajcie, bo ja potrzebuję nie floor, tylko, ale dobra, to będzie na później. To też jest spoko. Tararara, tarara, tarara, ile drewna tu będzie? Ej, bo tutaj jest całe piętro z tych podłóg w ogóle, ale super. No i najważniejsza rzecz, różowy kibelek, też zgarnięty. O nie, halo, zepsułem. Dobra, dawaj, drewno całe, jakie tu jest. Czy tutaj też są ten? Tak. O tak. A już miejsca nie mam na to. Znaczy to nie zmienia sprawy, że ja potrzebuję tych innych rzeczy, ale to też jest ok. Dobra, to ustalmy to. To też jest super. No i możemy antenę zrobić. Dobrze. A czy mogę zrobić? Kurde, brakuje mi 5 scrap metali. Jestem, dobra. Gorzej z plastikiem, bo chciałbym zrobić, dobra, możemy coś zrobić nawet, więc super. I myk, milkshake jeden, i myk drugi. Co? Moje pytanie, bo to też ma siłę wyporową, z tego co pamiętam, ze zwykłego skrapa, więc mogę użyć tych niebieskich cośków, żeby sobie lekko dopomóc. No, jako podłóg. O, to jest full już. O. No ale kamienia to żadnego tu oczywiście nie ma, jak potrzebuje, nie? No ta. No dobra, czyli tak, naprawiamy to, co tutaj zostało zepsute. To już mamy. Teraz tak, tymi cośkami możemy je dać do tyłu. Przynajmniej mam nadzieję, że ja się nie mylę, bo jeśli się mylę, to mi smutno będzie, ale... No tak mi się wydaje, że te paleciaki bardzo dobrą wyporność miały, więc liczę na to, bardzo liczę na to. Tutaj zbieramy sobie kolejne i mamy kolejne 4. Czy my chcemy to robić wzdłuż, czy przesz? Nie wiem w sumie. Dobra, zróbmy wzdłuż na razie, bo czemu by nie? No i to już jest piękna tratwa, większa tratwa przede wszystkim. I teraz tak, opiek jest zajęty, dawaj, zbieramy ciebie, ponieważ no trzeba zrobić małe przystawki, takie tyci przestawiamy, dobra, ciebie damy tutaj, ponieważ nawet jeśli rozwalą, to ty dalej stoisz stabilnie, więc jest okej. Wodę damy tutaj, ciebie przestawiamy tutaj, o, żebyś stał na dwóch, tu mamy łóżko i teraz można postawić antenę i mamy... Mamy przeczytać lock misji, let's go.
I aha, jest kod QR tu nawet. Śmieszne. Dobra, potrzebujemy aksa jeszcze. W ogóle też ten, wędkę zrobiłem ostatnio, nie? I wędka całkiem ciekawie działa w sumie. Znaczy, no, oczywiście dostajemy jedzenie, no i potrzebujemy zrobić grill, oczywiście. Ale to, no, to potrzebujemy rzeczy, a my tych rzeczy nie mamy, bo musimy teraz znaleźć kotun, żebyśmy mogli mieć żagle. No i właśnie widzicie, płynie ryba i o, jeszcze nie złapała, bo ona musi tak pewnie złapać, wiecie, tak nie puszczać, bo tak to nas straszy i by się nam nie udało, nie? Więc musimy wyczekać naszą rybę, naszą ofiarę. Nadal nie, to nadal nie jest to. No dawaj, rybko, dawaj, let's go. No let's go, rybko. Rybko, nie każ sobie czekać na nas. No, dawaj, dobrze. No i mamy w ten oto sposób właśnie. Ona musi, wiecie, tak chwycić. A czysto teoretycznie... W sensie, to może być głupie, ale okej. Okay. Płyń, łódko! Chyba jednak mój świetny plan nie jest taki świetny, chyba że się zahaczasz o mieliznę. Nie. Po prostu on jednak nie jest świetny. Okej, okay, dobra. Rozum, a nie, bo ty jesteś za ciężki. No, ej nie, no bo to daje nam jakąś tam minimalną wyporność. Dobra, czyli jednak słuchajcie, jestem geniuszem. Patrzcie, o. I tylko to wsadziłem w najgorszym możliwym miejscu, bo powinienem to wsadzić tak w miarę na środku. O, no tak, zapomniałem. Czuję się o wiele cięższy. A mogę to przerobić na ten, czy nie? Nie, chyba nie można takich rzeczy przerabiać, co? No i płyniemy lepiej, no i o to chodzi, kurde. No, względnie lepiej, okej? No. Ahoj, przygodo, płyniemy! Plastik i kolejny plastik. Ty, rekin, ty, o ty gnoju! Łódka ma, płyniemy sobie tutaj, tererere. Mam dosyć walenia już młotkiem, oto. Naprawdę, ja chcę już żagle, proszę, ja chcę już mieć żagiel. Naprawdę. Błagam. Tratwa na horyzoncie. Ulala, ale fajne rzeczy. No. Ej, ale w ogóle ta tratwa całkiem nieźle pływa. Mimo, że może ja powinienem przykład wziąć i postawić też tak rzeczy, no. No, tylko wejdź na to łóżko, proszę cię. Wyspa na horyzoncie! No, tutaj jest mocarnie duża ta wyspa. Jest serio, olbrzymia. Ja się zastanawiam, przepraszam, ja bym chciał zobaczyć, o jest, tutaj faktycznie mamy. Mamy ciężar. I to, kurde, kratki ważą całkiem sporo. Myślałem, że będą lżejsze. No, a takie drewno, żeby było lekkie. Czy moje drewno ma zadatki, żeby być lekkie? Na przykład to gówniane drewno. Nie, ono ma dwa. Czyli najlepiej byłoby zrobić z kartonu podłogę i tak dalej. Tylko, że ona nie byłaby taka lekka. Bo ja już mogę zrobić. Ja mogę zrobić żagle już. Tylko problem jest taki, że... No właśnie, nie mamy kotonu. No i przypał, widzowie, nie? Przepraszam, czy to jest ścinable ten? Nie, to nie jest ścinable drewno. A ty jesteś ścinable? Z racji, że jestem trochę samotny, to będzie mój gratis. Więc eksploracja tej wspaniałej wyspy zostanie na kolejny odcinek. Może uda się już nawet prawdziwego gratisa mieć, a nie pszczołę gratisa. Więc dzięki za oglądanie. Narka, pa, cześć, hej.